Hej, hej, mam Iwona i zapraszam Was na nowy vlog. Ja na zajęcia 8 rano poniedziałek. Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2024-2025 za mną. Jest to lekko przerażające. Miałam pierwszy wykład o godzinie 8 i w sumie to były wszystkie moje zajęcia dzisiaj. Dzisiaj taki łagodny wstęp, łagodny poniedziałek, bo dużo zajęć rozpoczynamy od kolejnych tygodni, że tak powiem, poniedziałki. Więc dzisiaj miałam wykład z pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Myślę, że będzie fajnie też, w ogóle pójdziemy na zajęcia do innej placówki w ramach wykładu, więc super, bo ja wolę praktyczne podejście niż tylko teoretyczne, co jest niesamowite. A teraz lecę do biura, bo mam dwa spotkania, 10 i 11. Juhu, a jeszcze 20 kolejna, więc 3. Super. Część z Was sobie może poznawać, jestem w biurze samorządu. Teraz tutaj sobie siedzę i planuję rzeczy. Mamy dzisiaj spotkanie pierwsze nasze samorządu, więc właśnie ogarniam tam plan, co mamy mieć dokładnie na nim powiedziane, bo w sumie dość sporo rzeczy się nazbierało przez wakacje. A też nie chciałam, żeby to spotkanie było zbyt długie. W sumie dziś mi strasznie szybko mija ten pierwszy rok akademickiego, bo miałam zajęcia, potem dwa spotkania. No i tak się zrobiło, że już jest po tej 13, więc fajnie. Ale to też zapowiada się, że po prostu ten rok akademicki taki może być, że bardzo szybko minie. Po prostu będzie się działo dużo rzeczy, a muszę dzisiaj jeszcze dość sporo rzeczy ogarnąć, więc pewnie tutaj będę siedziała do wieczora, aż do spotkania. No ale takie dni też są i tyle lepiej dzisiaj niż potem, jak już będę mieć zajęcia. Więc mam nadzieję, że mi się uda wszystko ogarnąć w ogóle w tym świetle. Wyglądam jakoś tak inaczej, w ogóle moje włosy wyglądają inaczej. Tak jakoś jaśniej mam wrażenie. Nie wiem, o co w ogóle chodzi, nie mam pojęcia. A ja chyba w ogóle jeszcze lecę zrobić sobie kawę, bo mi się chce strasznie kawy. Ale trzecia dzisiaj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, może na razie przy wodzie zostanę. I w sumie jeszcze może jedna rzecz a propos mojego planu zajęć, bo pierwszy się załamałam, że jest on tragiczny, ale ostatecznie on nie jest taki zły, mógł być o wiele gorszy, naprawdę mógł być. Jest dość mocno rozstrzelony, bo w sumie nie mam żadnego wolnego dnia, mam zajęcia codziennie o różnych porach dnia, ale mam tydzień A, czyli ten, co jest teraz łagodniejszy, mam mniej zaangażowania, mniej zajęć, a co tydzień B jest dość intensywny pod względem moich zajęć na uczelni. No i też w sumie mam dużo bloków zajęciowych, skumulowane zajęcia, coś czego ja bardzo nie lubię. Na przykład bloki 4 zajęcia, czyli na przykład 8-godzinne raz na miesiąc, w piątki od 8 do 15 i potem jeszcze jedno zajęcie do 16.30, więc w ogóle te niektóre piątki, to jest jakaś tragedia. Do 16.30 nie zajęcia w piątki na czwartym roku. No kto to w ogóle widział? Ja to widzę. A raczej tego nie widzę, ale tak mam. No. I poniedziałek 8 rano. Marzenie, po prostu marzenie. Uch. No, ale takie życie studenckie. Pierwszy października dobiega końca, w ogóle ten dzień dzisiaj dla mnie był dość mocno intensywny. Dzisiaj mieliśmy inaugurację roku, taką oficjalną, akademicką, główną i na której też byłam. Byłam jako członkini Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. No i w sumie też z racji z tego, że jestem teraz robię troszkę na wieżę położoną osobą w samorządzie, to miałam przemowę podczas tej inauguracji, moją pierwszą taką oficjalną przemowę i w sumie przed się nie stresowałam, po też nie, ale w trakcie troszkę się stresowałam, ale bardziej po prostu przez to, że chodziły mi nogi, ale podobno nie było tego słychać w moim głosie, nie było słychać, że drży on, z czego się bardzo cieszę. Przemowę w ogóle napisałam sama w całości, to też jest dla mnie dużym sukcesem, bo po prostu pierwszy raz pisałam taką przemowę, no i w sumie była chyba dobrze poprowadzona, mam taką nadzieję. Super wprawa, super w ogóle doświadczenie w moim życiu, coś czego się nigdy nie spodziewałam, że będę mieć możliwość powiedzenia przemowy przed prawie 500 osobami, które się znajdowały na sali i to w większości osoby, które były starsze ode mnie i wyższe funkcją, że tak powiem, więc to było coś niesamowitego. No ale tak to dzisiaj jakby cały dzień minął, bo rano spotkanie, potem inauguracja, potem kolejne spotkanie i jest godzina 20.
zabieram się do jedzenia, w ogóle moja koleżanka na segmencie zrobiła masala, coś tam, makaron i właśnie powiedziała, że ja chcę też, żebym sobie wzięła i za chwilę spróbuję tutaj, co zrobiła, a mi się robi ryż na jutro, bo jutro mam zajęcie od 8 do 15 bez przerwy i potem pewnie też coś tam jeszcze wskoczy, więc tak zaczyna się mocno intensywnie, ale super, fajnie. Fajny to był dzisiaj dzień, naprawdę. Dużo rzeczy się dobrych wydarzyło. Dużo dostałam fajnych, pozytywnych informacji, no i też spoko informacji zwrotnej w stosunku do mnie, spoko, fajnie tak naprawdę, więc ja się cieszę, a teraz już tylko chillować, tylko żebym internet się włączył przez kabelek, bo zawsze jest problematyczne. No i ten weekend już to muszę totalnie ogarnąć w pokoju, bo to najwyższa pora i czas. Zmierzam na drugie zajęcia dziś. Miałam już wykład o 8 rano i teraz o 9:45 mam ćwiczenia ze seksuologii. Zobaczymy, jakie one będą. Jestem podekscytowana po prostu nowymi zajęciami, nowym rokiem, więc nie wiadomo, jak one będą wyglądać, więc fajnie. Ja z espresso dość mocnym lecę, żeby przetrwać kolejne godziny, bo mam do 15 zajęcia. Właśnie wróciłam z zakupów spożywczych i Wam pokażę, co kupiłam tak na kilka najbliższych dni i też byłam w bibliotece. Dzisiaj wypożyczyłam dość sporo książek, więc wszystko Wam to pokażę. Na początek zakupy wzięłam taki jeden serek waniliowy, bo bardzo go lubię. Zupkę chińską mam w planie zrobić sałatkę, zobaczymy, czy mi wyjdzie, czy nie. Jakieś przyprawy, czyli czosnek i zioła prowansalskie, bo ja bardzo lubię używać, a właśnie nie miałam. Tutaj taki riso, bo uwielbiam pistacjowe. Zachciało mi to, się przyznaję. I w sumie tuńczyk, tak standardowo, dość bardzo żyją w moje zakupy, drugie riso. I tutaj mam masło orzechowe, bo po prostu uwielbiam i mi się tak zachciało płatków owsianych z masłem orzechowym i jeszcze z jabłkiem, najlepiej w ogóle podpiekanym, ale nie wiem, co mi wyjdzie z tego. Dwa sery Gouda, bo w ogóle promocja drugi za 1 grosz mi wzięłam. Tutaj mam płatki owsiane, właśnie, o których wcześniej powiedziałam. Do tego jakieś tutaj mam bułki poznańskie, po prostu, żeby coś było na śniadanie i też mi się zachciało awokado, żeby było miękkie, to po prostu wzięłam jedno, no i książki, czyli najważniejsza rzecz na ten semestr. Mam tutaj seksualność człowieka, bo mam teraz zajęcia ze seksualności, seksuologii tak naprawdę, więc właśnie jedna książka Benforta, druga tutaj mam Lwa Starowicza, seksuologia, więc tutaj mamy syna i ojca tak naprawdę, podręcznik. Będę czytać, w ogóle jest bardzo ładna okładka, taka bardzo prosta. Tutaj mam psychologię inwestowania, sprawdzać coś, czego nie mam na studiach, ale chciałam poczytać. Mam tu jeszcze psychologię pieniędzy, ale tutaj taka bardziej książka jest popularna naukowa niż naukowa, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda ją przeczytać. Psychologia, pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Dlaczego ze sobą sypiam? To właśnie też na seksuologię, ale chyba tej książki nie będę potrzebowała. Rehabilitacja neuropsychologiczna, Brigham, tam to w ogóle dowiem się, ta książka jest potrzebna, czy nie, więc może ją oddam w ogóle za chwilę. I hazard, historia zagrożenia i drogi wyjścia. Więc takie mam książki, pewnie część z nich oddam za niedługo, jak się okaże, że nikt nie potrzebuje, ale stwierdziłam, że je wypożyczę, że mogą być bardzo ciekawe. No i cóż, teraz lecę coś zjeść, bo jestem strasznie głodna, zgłodniałam, więc zobaczymy, co wymyślę na jedzenie, do jedzenia. Jestem po oficjalnej inauguracji wydziałowej, więc dla mnie już czas inauguracji dobiegł końca, bo była taka akademicka i właśnie wydziałowa, na które chciałam pójść, a na które też w sumie częściowo musiałam pójść. Ja jestem teraz po pierwszym seminarium magisterskim, było super. Za chwilę mamy drugą część jeszcze, bo są na bloku to zrobione, ale dziś na uczelni jestem do 18:15 i właśnie będę jeść jedzonko, bo jestem strasznie głodna i w sumie tak fajnie dzień był ten dzień jak na razie od 9 do właśnie 12:30 inauguracja i potem 11, teraz 13 zajęcia. I trzymajcie kciuki, bo dzisiaj chcę przepisać ocenę z jednego przedmiotu i mam nadzieję, że mi się uda, że to, że miałam komunikację międzykulturową na dziennikarstwie, wystarczy, że tu będzie komunikowana.
zachowanie międzykulturowe i po prostu, że zostało spotkanie odpowiednio. Mam wrażenie, że to jest moje ulubione miejsce do nagrywania. Właśnie lecę na jedne zajęcia, ale teraz trochę bardziej w formie prowadzącej, bo mamy takie szkolenie w sprawie obowiązku, które my jako samorząd prowadzimy. Więc teraz właśnie lecę do sali do biblioteki dużo wcześniej, bo muszę kluczyk pobrać. Bo po prostu to nie jest mój wydział, tylko to właśnie jest budynek zewnętrzny i tam troszkę to inaczej działa, więc lecę prowadzić. Jestem już w sali, po tej drugiej stronie. I teraz czekam tylko na osoby, które przyjdą. W sumie przyszłam dość wcześnie, bo tej biblioteką to w sumie nigdy nie wiadomo, ale dzisiaj poszło wszystko bez problemu, więc się cieszę. Mam 15 minut do rozpoczęcia, ale w sumie nie do końca ja go prowadzę, tylko po prostu jestem tutaj jako osoba z samorządu, ale będzie prowadziła to inna osoba, bo tak się po prostu umówiliśmy, że no, tak to będzie wyglądać. Again here, że tak powiem. Dzisiaj nie mam zajęć, w ogóle jakoś tak się stało. W ogóle ten plan ostatecznie jest dość przyjazny, bo dużo rzeczy idzie po mojej myśli, że tak powiem. I dzisiaj mam wolny dzień, ale jestem w samorządzie, bo mamy teraz szkolenie w sprawie obowiązku studenta, które my prowadzimy jako studenci dla studentów pierwszego roku. Dzisiaj jak byłam jako współtowarzysząca na English Division na medycynie, na lekarskim po prostu, no i tam sobie spędziłam trochę czasu i też poszłam z kolegą na chwilę na ekonomię, żeby tam pomóc mu kilka rzeczy przenieść, a teraz siedzę w biurze i załatwiam sprawy, e-maile, takie po prostu bardziej to, co muszę sama zrobić, ogarnąć. A wieczorem jeszcze lecę na pielęgniarstwo, na szpios, który będę prowadziła sama. W sumie dawno nie prowadziłam szpiosa, no już trochę minęło czas od mojego ostatniego razu bycia na szpiosie, właśnie w roli typowo prowadzącej, bo rok temu jakoś tak się złożyło, że te terminy, które były nam podane, to po prostu nie mogłam pójść ja, ale właśnie chodziło o inne osoby, a w tym roku jak nie ma nikogo, no to ja idę wtedy po prostu i tyle, i tak staramy się to jakoś ogarniać ze znajomymi tutaj właśnie, żeby to wychodziło. No. I muszę teraz kilka spraw już takich samorządowych ogarnąć. Mam w ogóle tego szpiesa dopiero o godzinie 17 i w piątek. To jest po prostu tragedia. No ale powiedziałam, że pójdę, bo nikomu innemu nie pasowało. Więc mogę się poświęcić. Za chwilę będę montować filmik i wiem, że nie pożegnałam się z wami, dlatego mam nadzieję, że się wam podobały te moje pierwsze dni na uczelni. Jak tak, to łapka do góry i zostańcie ze mną na dużej moim świecie, w moim życiu. Pa!